Konrad, powiedz mi, czego żałujesz najbardziej po tym spotkaniu? Przede wszystkim wyniku niewykorzystanych sytuacji, które mieliśmy jeszcze przy stanie remisowym 0-0. Gdybyśmy je wykorzystali, no myślę, że wynik byłby zupełnie inny, tak więc no niewykorzystane sytuacje, które mieliśmy, tego żałujemy najbardziej, bo tak jak mówię, wynik z pewnością byłby inny tego meczu. Mi się wydawało, że ta czerwona kartka ustawiła to spotkanie. No na pewno zmienił się obraz gry i sama czerwona kartka jak czerwona kartka, ale od razu strzelona bramka z tego stałego fragmentu gry zmieniła obraz, bo ŁKS się cofnął. My mimo, że graliśmy w 10, przycisnęliśmy, staraliśmy się wyrównać. Druga bramka to tak naprawdę konsekwencja naszej otwartej gry. A mimo wszystko i tak byliśmy w stanie jeszcze strzelić tą bramkę. Niestety sędzia skończył praktycznie równo z naszą bramką, więc no szkoda. Szkoda tym bardziej, że tak jak mówię, niewykorzystane sytuacje, jeszcze jak graliśmy w 11. Myślę, że zupełnie inny wynik byłby tutaj w Łodzi. No właśnie, ale pretensji do siebie na pewno mieć nie możecie, bo w waszym wykonaniu było to dobre spotkanie. No mówię, no jesteśmy źli na siebie, że nie wykorzystaliśmy tych sytuacji. Możemy być źli na sędziowanie, ale tak naprawdę wynik byłby inny, gdybyśmy byli bardziej skuteczni, tak jak powtarzam. Zagraliśmy z dużym zaangażowaniem, niczego nie brakowało tak naprawdę, więc no brakowało tylko tej strzelonej bramki jeszcze przy stanie remisowym i mówię, wynik byłby zupełnie inny. No właśnie, sędzia też pozwalał dzisiaj na dość dużo, tylko że wydawało mi się, że nie wszystkim. No być może, no to trzeba by było jeszcze raz przeanalizować cały mecz na spokojnie, na gorąco. Wiadomo, że jest atmosfera, na adrenalina, tak więc to wszystko wpływa na jakby postrzeganie decyzji sędziego. Możemy się nie zgadzać lub nie, ale mówię, no sędzia mógł nam utrudniać grę, ale mieliśmy swoje sytuacje, więc gdybyśmy wykorzystali zdecydowanie, wynik byłby inny. Dobra, to dziękuję bardzo.